Łucja pochodziła z Syrakus na Sycylii. Najstarszy żywot świętej Łucji pochodzi z V wieku. Według niego święta miała pochodzić ze znakomitej rodziny. Była przeznaczona dla pewnego młodzieńca z nie mniej szlachetnej rodziny. Kiedy udała się na pielgrzymkę do grobu świętej Agaty, do pobliskiej Katanii, aby uprosić zdrowie dla swojej matki, miała się jej ukazać sama święta Agata i przepowiedzieć śmierć męczeńską. Doradziła jej też, by przygotowała się na czekającą ją ofiarę. Kiedy więc Łucja powróciła do Syrakus, cofnęła wolę wyjścia za mąż i rozdała majętność ubogim. Złożyła także ślub do zgonnej czystości. Gdy wkrótce wybuchło prześladowanie chrześcijan, kandydat do jej ręki zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Kiedy nawet tortury nie załamały bohaterskiej dziewicy, została ścięta mieczem. Działo się to 13 grudnia, około 304 roku. Święta miała wtedy zaledwie 23 lata. Legenda ozdobiła heroiczną śmierć świętej Łucji pewnymi szczegółami, których autentyczność trudno zweryfikować. Święta miała być między innymi wiedziona na pohańbienie do domu publicznego, ale żadną siłą nie mogli oprawcy ruszyć jej z miejsca, nawet parą wołów. Kiedy sędzia nakazał spalić ją na stosie, ogień jej nie tknął. Sędzia wtedy w obawie rokoszu skazał ją na ścięcie. Jednak i to przeżyła. Przyniesiona do domu poprosiła jeszcze o komunię świętą i dopiero po jej przyjęciu zmarła. Autor opisu jej męczeńskiej śmierci zostawił ponadto przepiękny dialog świętej z sędzią, swego rodzaju arcydzieło nauki moralnej ku zachęceniu chrześcijan i ich podbudowaniu. Posiadamy tak mało informacji o świętej Łucji, że niektórzy historycy byli skłonni wykreślić ją z martyrologium rzymskiego. W roku 1894 znaleziono jednak w Syrakuzach na cmentarzu świętego Jana starożytny napis w języku greckim, który orzeka, że grób ten wystawiła swej pani Łucji niejaka Euschia. Relikwie świętej Łucji były między rokiem 1204 a 2004 przechowywane w Wenecji, która po 800 latach zdecydowała się je wypożyczyć Syrakuzom. Imię Łucji od czasu świętego Grzegorza Wielkiego wspomina się w kanonie rzymskim. Jest patronką Szwecji oraz Toledo, ponadto także krawców, ociemniałych, rolników, szwaczek, tkaczy oraz orędowniczką w chorobach oczu. W Skandynawii otaczana jest wielkim kultem. Jej wspomnienie jest świętem świateł, kiedy to dzieci zgodnie z tradycją idą w pochodzie prowadzonym przez dziewczynę z wieńcem z zapalonymi świecami na głowie. Polscy górale także pamiętają o świętej Łucji. Od tego dnia przepowiadają pogodę na cały kolejny rok. Jest to również tradycyjny dzień rozpoczęcia przygotowań do godów. W ikonografii przedstawia się świętą Łucję w stroju rzymskiej niewiasty, z palmą męczeństwa w ręku i stacą, na której leży para oczu. Według bowiem dawnej legendy miała mieć tak duże i piękne oczy, że ściągała nimi na siebie powszechną uwagę. Widząc zachwyt nawet u oprawców, kazała sobie oczy wyłupać. Na tę pamiątkę w dzień jej dorocznego święta w Syrakuzach niesie się na drogocennej tacy oczy świętej Łucji. Święta Łucja była tak dalece czczona jako patronka od chorób oczu, że nawet Dante modlił się do niej, kiedy zaczął chorować na oczy. Atrybutami świętej Łucji są lampa, miecz, palma męczeństwa, płomień u stóp, taca, oczy na tacy, które jej wyłupiono, oraz sztylet. Jej imię Łucja pochodzi od łacińskiego lucis i oznacza światło. Módlmy się. Wszechmogący Boże, ożyw w nas gorliwość dzięki wstawiennictwu świętej Łucji, dziewicy i męczennicy, abyśmy za jej przykładem postępowali na ziemi jak dzieci światłości, a w niebie oglądali jej chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.